Angelina Jolie, w roku 2002, adoptowała 7-miesięcznego chłopca z Kambodży, któremu nadała imię Maddox Hyun. Chłopiec ten stał się częścią show biznesu od najmłodszych lat, wielokrotnie towarzysząc swojej sławnej matce na różnego rodzaju intach. Choć od jakiegoś czasu zarówno Jolie, jak i jej syna trudno zobaczyć na branżowych wydarzeniach. Maddox szczególnie związany jest z Koreą Południową, gdzie w 2019 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Yonsei w Seulu, z planem nauki biochemii i języka koreańskiego. Jednak pandemia koronawirusa przerwała jego zagraniczne studia, co zmusiło go do powrotu do Los Angeles, gdzie kontynuował naukę online. W marcu 2021 roku Maddox powrócił do Seulu. Angelina i Maddox przyjęli zaproszenie na elegancką kolację w Białym Domu, gdzie byli obecni prezydent Korei Południowej, Yoon Suk-yeol. Mama i syn postawili na wyjątkowo eleganckie stylizacje. Angelina zaprezentowała się w białej sukni z szyfonu, kremowej marynarce z pikowanymi klapami i złotej kopertówce. Natomiast Maddox, w eleganckim czarnym płaszczyku, spodniach garniturowych, białej koszuli i frywolnie zawiązanym czarnym krawacie, służył swojej mamie wsparciem i towarzyszył jej podczas wizyty w Białym Domu.